Szybko, szybko! Pewnie się zastanawiacie, widzowie, czemu tak się śpieszę. A to dlatego, że jest 15:44, a ja dopiero nagrywam film. Mało tego, dopiero nagrywam. Dopiero wstałem. Dosłownie obudziłem się jakieś 15 minut temu. What? Zdążyłem zjeść tylko śniadanie, umyć zęby i już siadam do nagrywania. Także musiałem zacząć nagrywać jak najszybciej, bo mam mało czasu, a nagrywanie trwa dość długo. Więc dzisiaj jestem prędkością. Ale to nie znaczy, że film będzie jakiś krótki. Mało tego, spodziewałbym się bardziej, że będzie długi. Ale co wyjdzie, to wyjdzie, wy już wiecie, ile film trwa, ja nie wiem, bo przed nami dzisiaj pielęgniarki. Odcinek... bardzo zły. Widziałem początek, ten wiecie, trailer, tą zapowiedź odcinka. No nie ukrywajmy, jest tragiczny. Aż kusi mnie, żeby wam też pokazać ten trailer. Ale wtedy nie obejrzycie odcinka do końca. Zaufajcie mi na słowo, jest źle. Zapraszam na pielęgniarki. Na oddział wewnętrzny została przyjęta 30-letnia Sylwia Bielan. Czemu to jest tak głośno? Ścisz mnie to! Sąsiedzi mogą wiedzieć, czym się zajmuję w życiu. To jest gorsze niż prostytucja. Wiecie, od pewnego czasu dokucza świąt spowodowanych zmianami skórnymi oraz biegunka. A przepraszam, ona tak po prostu sobie weszła do szpitala i mówi: ja pokój bym chciała wynająć jeden. Dzień dobry, ja bym chciała jeden pokój wynająć. O, ja wejdę, ja wezmę tylko swoje rzeczy, wejdę, sprawdzę. O, szafeczka, coś tu, o, nic nie zostawię. Gdzie jest safe, gdzie jest mini lodóweczka? Co za słaby hotel! Czynienie objawowe, a teraz kobieta czeka na badania. Wszystko mnie spędzi strasznie. Tylko się nie drap, bo wtedy zostajesz kurą. Nie wiem, to kiedyś tak w laboratorium Dextera było, że jak on się drapał, to potem został kurą. Jak ktoś z was kojarzy, to możecie dać znać, aczkolwiek wy macie wszyscy 5 lat, wy... nawet nie wiecie, że istnieje coś takie jak Laboratorium Dextera, jedna z lepszych kreskówek. Jakie dzisiejsze czasy są powalone, wszyscy się jarają gumballem, a Dextera czy atomówek nikt nie pamięta. Jam Łasica? O Jamie Łasicy już nic nie wspomnę. Galactic Football? Shaolin pojedynek mi? Ja bym mógł po prostu wymienić wszystkie kreskówki z moich czasów. Samurai Jack? Gościu, pamiętasz takie rzeczy? Nawet nie wiem, co tam dzisiaj leci oprócz gumballa. Ale dostała pani silne leki przeciwhistaminowe, także zaraz powinna pani poczuć ulgę. Miałam taką nadzieję. Czy ja się mogę położyć na tym łóżku przy oknie? Czy ja się mogę położyć na tym łóżku przy oknie? Czy tam jest jakieś inne łóżko? Czy po prostu chodzi ci o to, żeby oni okno wyjęli i ścianę postawili? Potrzebuję mieć lepszy kontakt z praną. Z pralą? Z praną. To do pralni. Ja rozumiem, że jesteś kobietą. Lubisz sprzątać. Nie wszystko naraz. Kupiłem ci nową zabawkę. Tak. Jako? Spodoba ci się. O ja, na nowy model. Ile prądu wierzę. Dużo ubrań naraz można. Z czym, przepraszam? Nieważne, czy mogę tutaj? Tak, oczywiście, proszę, proszę się rozgościć. Ja wrócę do pani niedługo pobrać krew. Przyszedłem pobrać krew. Już pani tylko wsadzę to w odbyt, czyli podłączymy do USB i pobieramy krew. Na pobieranie. A co pani, taki wolny dysk ma, że tak wolno pobiera tą krew? Swoją drogą, ciekawe co jest na tym pendrive'ie. Masz jaki fajny pendrive, czajcie? Masz coś do mnie? Wreszcie cię znalazłem. No, znalazłeś, hej. Hej. Ale nie przeszkadzaj mi teraz, bo muszę wykonać ważny telefon. No i gdzie znów dzwonisz? Do tego oszołoma, Igora. Co, oszołoma? To nie jest oszołom? To nie jest oszołom? To nie jest oszołom, tylko debil. Jak nie wiesz, jak go nazywać, to go nie nazywaj. Nie ufam medycynie klasycznej. Gdyby Jacek mnie nie zmusił, to bym tutaj nie przyszła do tego szpitala. Od 2 miesięcy leczę się u bioenergoterapeuty. Bioenergoterapeuta. Bioenergoterapeuty. To brzmi nawet gorzej niż polityk PiS. Ale czy jest gorsze? Prawdopodobnie działa na tej samej zasadzie, czyli wpajania głupoty do głowy tylko po to, żeby ludzie korzystali. Nie można teraz obrażać polityków, nie? Tylko niestety pan Igor nie odbiera. A szkoda, bo na pewno od razu postawiłby mnie na nogi. Lekarz, wiesz, jakie mam o nim zdanie? Możesz zachować to zdanie dla siebie? Ile razy będziemy przerabiać ten sam temat? Okej, dobra. Przyniosłem ci wodę. A czy to jest woda źródlono-mineralna z najwyższego punktu szczytu góry lodowej Griompa Salarara? Bo ja innej nie piję. Powiedział lekarz. No nic konkretnego, że mają zabrać mnie na badania. No krwi i nie wiem, USG mają mi zrobić. A poza tym mówią, że to może być jakaś reakcja uczuleniowa. Ale zjadłaś coś? No nie, no przecież jestem na diecie bezglutenowej, tak? Bezglutenowej? Bezrybnej? Bezmięsnej? Generalnie to istnieje. To może jakiś kosmetyk cię uczulił? No, całe ciało smaruję tylko olejem arganowym, takim certyfikatem, więc to jest niemożliwe. Ja tylko na to nie jestem uczulona. No to nie mam pomysłu, co coś mogło uczulić. Pewnie powietrze! Albo te, jak się nazywały, te z Harry'ego Pottera. Luna nosiła okulary specjalne, żeby je widzieć, ale jak one się nazywały, to nie pamiętam, to była bardzo dziwna nazwa. Luna też była dziwna, ona też jest dziwna, tylko ona jest ruda. Luna była ładna przynajmniej. Prawdę mówiąc, mam alergię na tego Igora. A, ona nie wiadomo na co ma alergię. Może też ma alergię na Igora, jak ty masz alergię na Igora, to ją zaraziłeś alergią na Igora? Może tak być, kto wie, alergie są... Nie da się chyba zarazić kogoś alergią, nie? Wcale nie uważam go za cudotwórcę. A po drugie, zaraz mi za skórę tym, że kazał Sylwii ograniczyć ze mną kontakt.
bo rzekomo zaburzam jej pole elektromagnetyczne. A co ty taka jesteś nieobecna dzisiaj? Co się dzieje? Mój duch Kong Chi wyszedł dzisiaj na spacer, jeszcze nie wrócił. Moja dusza przebywa w terenie. Jestem taka nieobecna, bo jestem ciałem, ale nie duchem. Już mnie nawet pojebało, ja już mam alergię też na ten jakiegoś Igora, jeszcze go nie zobaczyłem. Co, pojutrze mam sprawę rozwodową. Przecież zupełnie zapomniałam, że to już. Co, zdenerwowana jesteś? Żebyś wiedziała, od tygodnia nie mogę spać. Najchętniej to już miałabym to wszystko za sobą. No 3 dni będziesz miała wszystko za sobą. 3 dni to nie tak dużo, okej? Rozumiem, przechodziłam przez to. A jak myślisz, dostaniecie rozwód po jednej pierwszej rozprawie od razu? Na to liczę. Nigdy nie miałem pojęcia, że rozwody są aż tak skomplikowane. Na moje oko to nawet nie opłaca się brać rozwodu, bo to jest bardziej skomplikowane niż po prostu zerwanie. Po co brać rozwód? Wystarczy zabić drugą osobę. Będzie mniej rozpraw. A co, twoja mecenas? Jadzia, możemy o tym za chwilę porozmawiać, bo muszę poprać krew. Nie. Nie możemy później porozmawiać. Teraz rozmawiamy albo później. Później już temat anulowany, już później mi się nie będzie z tobą chciało gadać. Nie żałuję decyzji o rozwodzie. To znaczy żal mi wspólnie przeżytych lat, no ale co zrobić? Andrzej mnie zdradził, a ja umiałam wybaczyć mu tylko jeden raz. Oczywiście nie jest łatwo. Całe szczęście mam Karolinkę. No bo inaczej nie wiem, jakbym to wszystko przeżyła. Kto pytał? Ja tu przyszedłem się edukować na temat tai chi! Dziękuję bardzo. Czy wie pani, kiedy będą wyniki? Jeszcze dzisiaj. To dobrze. Proszę cię, znowu? Miałeś się nie wtrącać, tak? Przepraszam. Halo? Halo, panie Igorze, dzień dobry, tutaj Sylwia Bielan, tak. Panie Igorze, ja potrzebuję pilnie pana pomocy. Ma pan pacjenta? Dobrze, to ja oddzwonię za 5 minut, dobrze? Jak mu mało czasu, no 5 minut masz maksymalnie tego pacjenta, potem dzwonię z powrotem i masz ze mną rozmawiać, jak za 5 minut nie odbierzesz ode mnie telefonu, to będziesz mówić o jakimś pacjencie. To koniec naszej bioenergioterapii, rozumiesz? Dziękuję panu bardzo, do widzenia. Tylko mi nie mów, że ten twój cudotwórca będzie cię leczył przez telefon. Czego dzisiaj przez telefon nie można zrobić? Tu jest kilka rzeczy, ale... Sylwia, proszę cię, nie widzisz, że ten facet zrobi z ciebie idiotkę? Że robi cię w balona? Proszę cię, przecież... Takie rzeczy to nawet w telewizji były. Więc to wszystko jest możliwe, ja sama tego doświadczyłam na sobie, tak? Jak głupim, albo rudym, jak mocno rudym, to też można tak powiedzieć. Trzeba być, żeby uargumentować coś telewizją. Telewizja, to jest synonim słowa kłamstwo. Brzmi, jakbyś była w jakiejś sekcie. A nie pamiętasz już, jak wyleczył mnie z anginy bez antybiotyków? Albo jak mi rozpuścił te kamienie w woreczku? Rozpuścił? To ci mózg. A nie, on już był rozpuszczony. Przecież jesteś ruda! Nie mam nic do rudych. Chyba, że są rudzi, to wtedy mam. Przypadek. Nie sądzę. No ja sądzę akurat, że tak. Powiedzmy sobie szczerze, jaki bioenergoterapeut. Ja nawet nie potrafię tego powiedzieć. Jak można rozpuścić kamienie nerkowe? O, już nie masz kamieni. Słuchaj, dałam cię tutaj przyprowadzić do tego szpitala tylko dlatego, że powiedziałeś, że się odczepisz od niego, tak? Okej, dobra. Muszę lecieć do pracy. Wpadnę później, dobrze? No dobrze, ale odczepisz się od niego? Nie będziemy o tym gadać? Dobrze, przepraszam. Pa. Halo, panie Igorze, tak. Jestem gotowa. Dobrze. Leżę wygodnie, tak? Tak, wkładam właśnie rękę w majtki. Głębiej! No dobrze. Tak? Ręce w pozycji Tutenchamona, zgadza się? Satanas! Co ja kurwa oglądam? Otwieram dolny meridian, tak? Tak, otwieram się na przypływ energii. Skończyła tak samo, jak myślałem, że skończy. Tyle, że ona nie włożyła ręki w majtki. O, Jadwiga, ja muszę dzisiaj wcześniej wyjść, mam chętnych na mieszkanie. Dasz sobie radę sama? No, bez problemu. Ale co, zdecydowaliście się sprzedać mieszkanie? O, ja myślałam, że Andrzej zostawi dla małej. Nie. Zażądał połowy pieniędzy ze sprzedaży. Żartujesz. No to jest draństwo. To jest draństwo. Panowie, życie jest przejebane. Że za jego dom zażądał tylko połowy. Powinien chcieć 75%. Wiesz, z drugiej strony, no to też go rozumiem.
Musi gdzieś mieszkać, ma chorą matkę. Jej mieszkanie jest za małe. No tak, ale macie córkę. I co, będziesz wynajmowała mieszkanie? A jakie mam wyjście? Zastanawiałam się nad kupnem, ale mieszkania są takie drogie. A jako samotna matka kredytu na bank nie dostanę. Kredytu na bank? Może nie. Na mieszkanie jest szansa, ale na bank, no banki są drogie. Jak ktoś chce kupić bank i bierze kredyt na bank, no może być ciężko, żeby bank ci udzielił kredyt na bank, rozumiesz? Oj, powiem ci, że to się w głowie nie mieści. Trudno. Taki był warunek Andrzeja, jeżeli chcemy dostać rozwód na pierwszej rozprawie. No zaraz, zaraz. Znaczy, zdradził ciebie i teraz jeszcze stawia takie warunki? Godzisz się na to, Julita? Czy możemy pominąć twój wątek? Po co oni w pielęgniarkach walą dwa wątki? To lepiej jakby był krótszy odcinek, ale z jednym wątkiem, niż ten 44-minutowy, który ma w sobie 50 różnych wątków, z czego jeden zawsze jest miłosny i nikogo kurwa nie interesuje. Nikogo! Nie ma osoby, która przychodzi na ten odcinek, żeby posłuchać o jej rozwodzie. Tylko nie rozwód, tylko nie... O Jezu, nie rozwód! Ja chcę mieć święty spokój. A nie ciągać się po sądach nie wiadomo jak długo. A poza tym chodzi też o Karolinę, żeby miała jak najmniejszą traumę. No tak, niby masz rację. Ale powiem ci, że nie wiem, czy bym była tak wyrozumiała. Dobrze, możemy zmienić temat, bo ja się nie chcę nakręcać. Nie no, oczywiście. No to jak przygotowania do ślubu? Dobrze. No ale menu i zaproszenia załatwione wszystko? Mhm. Co ty tak zdawkowo odpowiadasz? Bo mam cię w dupie, nie wiem czy zauważyłaś. Kogo interesuje twój rozwód? Nikogo! Tak jakoś wiesz, wyszło. No dobrze. To wróćmy do pracy. Jadwiga pewnie myśli, że sprawi mi przykrość rozmową o ślubie, a ja naprawdę nie mam z tym problemu. Jedni się pobierają... Inni się instalują, inni odinstalowują. To różni są ludzie. Tak, to jest żart a propos pobierania. Wiem, że naprawdę śmieszny. Zaśmiejcie się. Teraz w komentarzu macie napisać haha, ale śmieszny żart o pobieraniu. To dam wam serduszko. Co zrobić? Może ja też kiedyś jeszcze kogoś spotkam. Nie zamykam się na taką ewentualność, wręcz przeciwnie. Pod koniec dnia Sylwia poczuła się na tyle dobrze, że zdecydowała opuścić szpital na własne żądanie. Przyszli skóra dalej cosplayuje piegi. I to nie są piegi. Jak ona się mogła poczuć na tyle dobrze? Ona sobie loka... I co? I nagle już energia kinetyczna oddaliła wszystkie choroby? Kurwa, ludzie są pojebani. Znaczy, nie ludzie, przepraszam. Ludzi. Panie doktorze, ja się nie zgadzam na dalszą hospitalizację. Dobrze, rozumiem. Czyli wychodzi pani na własne żądanie, tak? Tak. Świetnie, no ma pani do tego prawo. Ja w takim razie zaraz przygotuję wypis. Dziękuję bardzo. Oj, pani Sylwia, pani jest pewna, że pani dobrze robi? No, oczywiście, że tak. Wiedziałam. Wystarczyła jedna sesja terapeutyczna z panem Igorem przez telefon i od razu czuję się jak nowonarodzona, Normalnie tak samo wyglądasz. What? Nowonarodzone dzieci nie są najładniejsze po prostu, okej? Oczywiście nie mogę im powiedzieć, komu to zawdzięczam. Wiem, jak lekarze reagują na hasło medycyna niekonwencjonalna. Medycyna niekonwencjonalna? Czy idiotyzm? Jeszcze jak? Ja się jeszcze zastanowię. Ja się już naprawdę zastanowiłam, przemyślałam to. Mój lekarz wrócił. Teraz się mną zajmie. Wszystko będzie w porządku. A jaki lekarz? Rodzinny. Igor Michalak. To jest wybitna postać. Ta osoba nie istnieje, tak naprawdę to jest taka aplikacja na telefon, nazywa się Igor Michalak. Dzwonisz, nie? Tak jak się kiedyś do gwiazd dzwoniło na telefonie, dzwonisz i on ma tam po prostu takie teksty. Ratuje ci życie! O, dzięki! Działa! Michalak? To ja nie słyszałam chyba. Jak pani nie słyszała? Jestem pewna, że jeszcze pani kiedyś o nim usłyszy. To jest... To nie jest lekarz, to jest... Cudotwórca, naprawdę. No dobrze, dobrze, to skoro tak, to ja pani dłużej nie będę przekonywać. Dziękuję. A kiedy mogę liczyć na ten wypis? Powinien być w ciągu pół godziny. Proszę zaczekać tutaj, ja dam pani dobrze. Znać. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziwi mnie decyzja pani Sylwii. No ale co zrobić? Każdy ma prawo wyjść na własne żądanie. Czasami tak bywa. Chłop umiera, nie ma nóg, nie ma ręki. Ja bym chciał wyjść, ja już się czuję lepiej. Proszę mnie wypisać ze szpitala. Dwa dni później, przed rozprawą rozwodową, Julita pojawia się na chwilę w szpitalu. Jadzie? Cześć. No tak wpadłam na chwilę jeszcze, wiesz, zobaczyć, czy wszystko w porządku.
bo za godzinę muszę być w sądzie. W sądzie? Tak się ubierają ludzie do sądu. Przecież widać, że ty szukasz chłopaka. Wyglądasz wspaniale. Ale słuchaj, Andrzej zobaczy ciebie i kto wie, czy nie rozmyśli się i może ci nie dać jeszcze rozwodu. Nie, no nie, oby nie. No odpukaj, niemalowane najlepiej. No, to trzymaj kciuki, żebyśmy dostali rozwód na pierwszej rozprawie. Będę trzymała i poza tym nie martw się. Zresztą słyszałam, że masz jedną z lepszych mecenas w mieście. No tak, ma świetną opinię, ale wiesz jak to jest, różnie bywa. Czasem sędzina może mieć zły humor. Nie, no ale słuchaj, dogadaliście się, zrezygnowaliście z mediatora, no to co może pójść nie tak? Nie wiem, czasami wystarczy niekorzystny biometr. Czasami wystarczy głupi youtuber, który pomije wątek waszego rozwodu, także przeklikuję. Tymczasem na oddział ponownie została przyjęta Sylwia. Pani Sylwio, właśnie po panią idę. Znowu mnie wszystko strasznie swędzi. Wydaje mi się, że ta wysypka wygląda gorzej niż ostatnio. Kto by się spodziewał, że twój tai chi sensei nie pomógł? Dziwna sprawa! Może przyjdzie zaraz jakimiś ziółkami, dzwoneczkami, będzie ci nad głową machał. Może ci rozpuści tą wysypkę. Kamienie rozpuścił, to i wysypkę rozpuści. A brała pani te leki, które przepisał lekarz? No nie. No to się pani dziwi. Teraz się godzę na wszystkie badania, naprawdę. A na eutanazję? Całe szczęście, bo ja zabieram panią na USG. Chodź. Dobrze. Po powrocie ze szpitala czułam się wyśmienicie, ale niestety moje dolegliwości później wróciły. Przyznam, że przestraszyłam się tym bardziej, że pan Igor nie odbierał ode mnie telefonów, a czułam się coraz gorzej. Postanowiłam wrócić do szpitala. O! Przepraszam, muszę to odebrać. Dogonię panią, dobrze? Dogonię. Nie sądziłbym, że dogonisz. To... wiesz... ja nic nie mówię, dobra? Halo, panie Igorze, dziękuję, że pan oddzwania. Nie, nie jest dobrze, panie Igorze. Znowu jestem w szpitalu. Przyjedzie pan do mnie? Nie wiem, jak panu dziękować. Dziękuję, panie Igorze. Zbliża się najgorszy etap odcinka. Nie będzie gorszego momentu. Jeżeli wcześniej czuliście się źle, no to teraz sobie przygotujcie miskę, bo będziecie żygać. Pół godziny później Sylwia wróciła z USG brzucha. Badanie wykazało, że ma powiększoną wątrobę i śledzionę. Lekarz powiedział, że to może nie być wcale uczulenie, tylko jakaś choroba zakaźna albo hematologiczna. Pani Sylwio, gdyby pani nie wypisała się wcześniej ze szpitala, większość badań mielibyśmy zrobionych, a tak to jesteśmy w punkcie wyjścia. No ale ja się czułam dobrze, no to po co miałam zostawać w szpitalu? Bo dostała pani bardzo silne leki. Wzięłaś tam leci od środka, biały napierdziela. A, ruda, zbij to jelito. Boże, muszę przestać żartować o rudy. Wszyscy moi ludzie widzowie właśnie wyłączyli ten film. Znaczy, oni już wyłączyli przy pierwszym żarcie, oni już mnie nienawidzą. Au, uderzyłem się w stół, widzicie? Karma wraca. Tylko, że ja się lekko uderzyłem, a wy się urodziliście rudzi. Nie będę miał życia po tym odcinku, co? Nie, nie będę miał raczej. Oczywiście to są żarty. Ja nie mam nic do rudych. Nawet szacunku. Ale to nie była akurat zasługa leków. Tak? A czego? Kogo? Mojego lekarza. To znaczy naszego pana doktora? Nie, nie naszego pana doktora. Mam takiego... jakby to powiedzieć... Leczy na odległość. Prawie jak związek na odległość. Też przez telefon, też jakieś dziwne odgłosy. Tak. Pani Sylwia, przepraszam. Pani wierzy w te cuda? Oczywiście, że wierzę. Ja sama na własnym przykładzie wiem, na własnej skórze się przekonałam i to nie jeden raz. Naprawdę. Tak? Ale jednak trafiła pani do szpitala znowu. Co z tym lekarzem? On po prostu jest bardzo zajęty. Ma dużo pacjentów, ustawiają się do niego w kolejce i on czasem nawet nie ma czasu odbierać telefonu. Człowiek czasem nie ma czasu odbierać telefonu. Nie, to widać, że to jest zapracowany facet. Ja od dzisiaj nie odbieram żadnych telefonów, żeby ludzie myśleli, że jestem bardzo zapracowany. Jestem tak zapracowany, że wstaję o 15:30. Tak, jestem zapracowany. Jest bardzo zajęty, czasem niedostępny. O, tam niedostępny. Po prostu niewidoczny, żeby mu ludzie nie przeszkadzali. Muszę naprawdę skończyć żarty o ludzi. Muszę. Pani nie rozumie. Pan Igor, on ma... wielkiego fiuta. I tylko dlatego się u niego leczysz. My to wiemy, spokojnie. Pani Sylwio, jakby to powiedzieć... ja oczywiście nie podważam kompetencji tego lekarza i jego umiejętności, ale w pani przypadku radziłabym jednak zawierzyć tym razem medycynie konwencjonalnej. Proszę mi wierzyć.
Nie podważam medycyny niekonwencjonalnej, ale uważam, że należy traktować ją wspomagająco. Po co płacić pieniądze za to, że ktoś ci powie: jesteś zdrowa. Całe szczęście jest czyściej tutaj niż w innych szpitalach, nie uważa pani? Tak, ale przepraszam, ja czekam na kogoś, powinienem zaraz być. Tak, rozumiem. No to troszkę sobie porozmawiałyśmy, to teraz czas na lekturę. Panie Igorze, dzień dobry! Panie Igorze, proszę wyjść stąd jak najszybciej! Ja już po tobie widzę, że to nie będzie, nie... To po prostu nie będzie, nawet nie muszę dokarczać, to po prostu nie będzie! Dotarł pan! Dzień dobry, pani Sylwia, jak się pani czuje? Zajebiście, wypis ze szpitala poproszę! Czy wie pan, co to może być? No niestety, jest pani zatoksyczniona. Zatoksyczniona? Pamięta pani tą beczkę, w której były toksyny? Nie wiem, po co pani ją piła, nie rozumiem. To znaczy, że ma pani toksyny w całym ciele, zwłaszcza w wątrobie, która jest przeciążona i wyrzuca te zanieczyszczenia na zewnątrz. Rany, to co my zrobimy? Trzeba panią oczyścić i to szybko. Mhm. Trzeba zrobić rytuał poświęcenia czterem wiatrom. To jest rytuał starożytnych Wikingów. Tak, czy tutaj będzie mnie pan poświęcał? Teraz? Rozstawimy świeczki, narysujemy taką gwiazdę w kółku, położymy panią na środku, zrobimy jakieś uga buga i niech panią zje demon. Kolejny klient zadowolony. Nie teraz, nie tutaj. Musimy pójść w jakieś ustronne miejsce. Dobrze. Tu jest za dużo urządzeń, które promieniują. A i proszę zabrać ze sobą koc, dobrze? A, dobrze, oczywiście, oczywiście. Pani Krystyno, jakby ktoś mnie szukał, proszę powiedzieć, że jestem w toalecie, dobrze? Czyli idziesz z nim do toalety. I co, znowu będziesz ręce w tutaj hamona układać, wypinać i... Panie Igorze, proszę na mnie poczekać. Panie Igorze! Co to za niesamowity mężczyzna? No aż mnie ciarki przechodzą, jak na niego patrzę. Ja muszę podpytać panią Sylwię, co to za jeden? Kurwa, wiedziałem, Jezus Maria, zabierzcie mnie stąd, ja nie chcę oglądać takich filmów. Ja się dziwnie czuję oglądając to, naprawdę jest jakoś mi tak... Jakoś tak mi się żygać zachciało. Co się stało? Panie Igorze, co się stało? Jeszcze nigdy w życiu nie byłem tak wyczerpany. Nie byłem tak wyczerpany. Jeszcze nigdy w życiu aż tak dobrze mi nie poszło. Jeszcze leci, No, dzieci nie zrozumieją. Może i lepiej akurat, nie wiem po co ja tak w ogóle robię. Rzeczywiście. Pani stan to naprawdę ciężki przypadek. Rany, naprawdę? Tak, no. Niestety ma pani strasznie zatrutą wątrobę i... I jeden seans tego nie udźwignie. No, to trzeba iść do kina na drugi. A teraz fajny horror leci, więc w sumie... Chociaż jak wy oglądacie ten film, to może już nie leci. A ja w ogóle, jak się pani czuje? Ja jak zwykle jestem zmęczona, czuję się osłabiona. To dobrze, to bardzo dobry objaw, tak. Tak ma być, tak. Dobrze. Panie Igorze, zostawiłam portfel w sali. Czy możemy razem podejść po pieniądze? Nie, jestem wyczerpany, ja już nie mam czakry, nie wstanę. Nie podniosę się z kolan, muszę tu odpocząć, idę spać. Pani woli pani zapłacić mi po skończonej sesji? W toalecie? Naturalnie, jestem bioenergoterapeutą. Trochę się będziemy spotykać. A to ile razy tak jeszcze się będziemy spotykać? Powiedzmy 5 razy. Dobrze. A za dzisiejszy seans ile to będzie? 350 zł. Kurwa! O kurde! Najlepsze w tym wszystkim jest to, że tacy ludzie jak ta Ruda i tacy ludzie jak ten Igor faktycznie istnieją i ludzie płacą tym ludziom za te... Kiedy wystarczy włączyć YouTube'a, obejrzeć mój film i tu macie to za darmo. Jedyne czym możecie zapłacić to łapką w górę, komentarzem, subem. To będzie dla mnie super zapłata. I kto lepiej wyleczy z depresji, z innych chorób świata? Sprawdźcie. Ja mam nieskończoną ilość czakry. Ja nawet chory. Jestem zdrowy. 350 zł. Dobrze. To dzisiaj panu dam za dzisiejszy seans, a resztę później, dobrze? Dobrze. Ja za chwilę do pani dołączę, dobrze? Muszę najpierw pójść do bufetu, napić się wody. Dobrze. Oczywiście, to ja będę czekać na pana. Będę czekać. Pan
Pan Igor zażyczył sobie dzisiaj więcej pieniędzy niż zwykle. Więcej pieniędzy niż zwykle. Czy dziwisz? To był bardzo trudny seans. Myślę, że on musiał siły włożyć w trzymanie rąk tak wysoko. To barki bolą, tutaj boli, wszystko boli, nie? Jak tak trzymasz, cały czas tak machasz. Spróbuj tak przez 5 minut, wiesz, jak ci ręce będą odpadać? Ja też bym sobie za to policzył 350 zł. Moje ręce są warte więcej, ja bym sobie policzył 500. Nic o tym wspominać, bo nie chciałam go urazić. W końcu przyjechał tutaj specjalnie dla mnie. Mnie nikt o mnie nie pytał? Kto miał o ciebie pytać? Nikt się nie interesuje tobą, wiesz czemu. A mogę mieć do pani niedyskretne pytanie? Proszę, o co chodzi? Na dole ma pani tak samo jak na górze? Zawsze mnie to ciekawi przyrody. Powie mi pani, kim był ten tajemniczy mężczyzna, z którym pani wyszła? Czy to jakiś lekarz? A nie powie pani nikomu? Nie no, skąd ma pani moje słowo? Jak masz jej słowo, to ja bym nie ufał. Jest Igor Michalak, wybitny bioenergoterapeuta. Ona jest dziwna po prostu, no dziwna jest. Tak. Nie no, to od razu było widać, że... To jakiś niezwykły człowiek. Niezwykły człowiek. Bardzo, bardzo niezwykły. Po prostu jest zjebany, o to chodzi. To nie jest zwykłe, nie? Jakby zwykli ludzie są zwykli, niezwykli są zjebani zazwyczaj. Charyzma. A on ma tak dobrą energię. Niech mi pani uwierzy, on nawet potrafi leczyć na odległość. Wystarczy ręce złożyć w tonę hamona i... Sama tego doświadczyłam na własnej skórze. Niesamowite uczucie, niesamowite. A myśli pani, że... Mi też mógłby pomóc. Pani się już nie da, nie? Dla pani tylko grób. On naprawdę ma bardzo dużo pacjentów i czasami nawet ode mnie nie odbiera telefonu. Po parę dni. Szkoda. Nie mam cukrzycy i kamienie w woreczku. Kamienie w woreczku? Bierzesz woreczek, otwierasz, wysypujesz i kamieni w woreczku nie masz. Ja nie rozumiem, czemu ludzie kolekcjonują kamienie w woreczku. No to debile, debile. Ja zawsze jak z przyjacielem kolekcjonowaliśmy kamienie, to trzymaliśmy w kartonie akurat. A mogłaby mi pani pomóc dostać się do tego pana Igora? Bardzo panią proszę, błagam. No dobrze, może pani sama nawet zapytać, bo za chwilę tu będzie. Tak, to wspaniale. A mogłaby się pani ze mną wstawić? No dobrze, postaram się. Ale niczego nie obiecuję. Bardzo pani dziękuję. I pyk, kolejny klient do skamowania. Jakie to życie jest proste. Jadwiga, co ty tu robisz? Czemu ty nie jesteś na oddziale? No, leki szykuję. Zaraz jakąś herbatę, bo ja nie mam. Skończyła mi się herbata. No to jak zawsze. No ale... Powiedz mi... Herbata się skończyła, moja ulubiona czarna, tylko biała została, nie ma sensu, nie ma sensu! Nawet o herbatę nie mogę dosięgnąć, jestem taka mała. Taka malutka, nawet do herbaty nie mogę dosięgnąć, pick me. Andrzej mi wszystkie szafki poprzewieszał, żebym mogła dosięgnąć. Ale powiedz mi, nie dostaliście rozwodu, czy co? Co się dzieje? No powiedz mi. Dziewczyna. Dostaliśmy rozwód na przecież. Ona mówi po prostu, że jest malutka. Tylko o to jej chodzi, że jest malutka. Wszystko nam powiedzieli, co mamy mówić. Żeby było wiadomo, że... Że więź ustała. Że rozstajemy się bez żalu. Ale czekaj, no to... Dlaczego płaczesz? Nie no, a co z Karolinką? Coś nie wyszło tak z opieką nad nią? Czy... O co chodzi? No jest wszystko wiadomo przecież, co z Karolinką. No, mieszka ze mną. U Andrzeja jest co drugi weekend. Ale Julita, no nie płacz, uspokój się, pomyśl. Jesteś wolna. Nie dość, że malutka, to jeszcze wolna. Same minusy w życiu. No, nie no, proszę cię, uspokój się, bo... Nie no, ja chyba też zacznę płakać, proszę. Nie no, ja chyba... Nie, ja nie zacznę płakać akurat. Beka z was! Tak naprawdę dopiero jak wyszłam z sali rozpraw, to zdałam sobie sprawę, co się stało. Wcześniej o tym nie myślałam, żyłam na adrenalinie, adwokat, sprzedaż mieszkania, podział majątku. A teraz dotarło do mnie, że to naprawdę jest koniec. I że moje małżeństwo się skończyło. To ja, pani Sylwio. Śpi pani? Nie. Pańska aura mnie obudziła. Od razu jakaś taka mokra wstałam. W sensie spociłam się trochę na plecach ze stresu. Ale bardzo chce mi się spać. A jak się pani czuje? Lepiej, dużo lepiej. To dobrze. Choć nie oznacza to, że jest pani już zdrowa. Wieczorem powtórzymy sesję. Dobrze. I 700 zł w pizdu! Ja tyle nawet za paliwo nie płacę w trakcie miesiąca. No dobra, w trakcie miesiąca płacę. Przepraszam najmocniej. Krystyna Mokrzycka. Dzień dobry. Pani Sylwia mi tyle niesamowitych rzeczy o panu opowiadała, że chciałam zapytać, czy im mnie by pan nie pomógł. A co pani dolega? Dużo by wymieniać, tylko poczeka pan, bo mi palców nie starczy u dwóch rąk. Krzyca i kamienie w woreczku. Nie wiem, czy dam radę. Muszę się skupić na pani Sylwii.
To naprawdę ciężki przypadek. Wymaga ode mnie dużego nakładu energii. Bardzo pana proszę, ja zapłacę każdą cenę. Proszę pani, ale tu nie chodzi o pieniądze. No jej też nie chodzi o pieniądze. Ona nie chciała płacić pieniędzmi. Jak powiedziała, że zapłaci każdą cenę, nie miała na myśli pieniędzy. Uwaga! Potrzebuje czasu, żeby się zregenerować. Panie Igorze, ale może chociaż pan spróbuje? Pani Krysi tak zależy. Tak, tak. No dobrze, no dobrze. Proszę za mną. Mam zabrać koc? A tak, tak. Będzie nam potrzebny. Pani Sylwio, bardzo pani dziękuję. Nie ma za co, trzeba sobie pomagać. Nie ma za co, trzeba wpierdalać innych ludzi w bagno. Tak. Co tutaj robicie? Tutaj? Bagno. Mam nadzieję, że w moim przypadku pan Igor okaże się równie skuteczny jak w przypadku pani Sylwii. Ja już mam dosyć włóczenia się po szpitalach. Ja chcę normalnie pożyć. O, gdzie pani Krystyna? A, to pani? Pani tu jeszcze, kurwa, leży? Wypierdalaj, kurwa, łóżko mi tylko brudzisz. Co pani tu robi? Rano gorzej się poczułam, ale teraz jest już lepiej. Dziękuję. To dobrze, a znaczy mam nadzieję, że pani się teraz nie wypisze na własną prośbę. Tak się składa, że właśnie jakby pani mogła mi przynieść wypis, to by było super, bo ja nie potrzebuję szpitala, po co szpital? No to gdzie ta pani Krystyna, bo ona mam teraz USG. Nie mam pojęcia, gdzie jest pani Krystyna, ale jak wróci, na pewno przekażę jej, że pani o nią pytała, dobrze? Tak, to będę wdzięczna, tak. Co ona teraz myśli swoje wyjmuje, jak w Harrym Potterze, nie? Myśli swoje wyjmuje i wrzuci do myśl odsiewni. Wyobrażam sobie, jak ta pielęgniarka się cieszy na mój widok. Pewnie myśli, że znowu tutaj trafiłam wyłącznie z mojej winy. Ciekawa jestem, co powie, jak pan Igor wyleczy Krystynę. Ja jestem ciekawy, co powie Krystyna, jak pan Igor jej nie wyleczy. No gdzie pani była tak długo? Nie wiem właśnie. Myślałam, że płatność to szybciej przejdzie, a to pół godziny trwało, nie? Zanim przeszła przez... terminal. Aha, już mnie złapała na badania. A nie pytała, po co pani ten koc? Pytała i powiedziałam, że chce iść na dwór po prostu przewietrzyć. Ale to w ogóle nieistotne. Ten pan Igor. Tak. To jest po prostu cudotwórca. A nie mówiłam pani? On już nie ma kamieni w woreczku. Teraz to woreczki ma w kamieniach normalnie. Cud. Bo niech pani opowie. Najpierw dał mi do wypicia takie oleiste świństwo na te moje kamienie. Tak mi też dał kiedyś. Tak, tak, tak. To pani wie, co to za męka, no. Dlaczego się nie robi dla zdrowia? Oczywiście, a co było potem? A potem kazał mi się położyć. Mm-hmm. I tak mnie ugniatał tutaj w okolicy podbrzusza. W sensie, że macał piersi, o to chodzi. To nie jest ugniatanie, to jest... to... Tak, raczej nie pozwalajcie robić chłopakom, jeżeli nie są waszymi chłopakami. Że no, ja normalnie myślałam, że ducha wyziemy. Ale czy mówił coś przy tym? Ale no tak. Tak? No czego się w ogóle nie robi dla zdrowia, tak? No, powiedział, że... mam poblokowane... Meridiany, tak, właśnie to się... Mirinda, tak, Fanta Cola. I że przez to nie może płynąć energia. Mm-hmm. I że w związku z tym nie może wyjść choroba z ciała. Tak, ja mam to samo. Widać, ona się urodziła z zablokowanymi... No, ona się urodziła, to już jest w ogóle. Tak, a co jeszcze pani powiedział? No właśnie, pani Gór powiedział, że to nie wystarczy taka jedna sesja, mm-hmm. że to będzie po prostu potrzeba, żeby ta równowaga w ciele nastąpiła, to będzie potrzeba jeszcze się spotykać kilka razy. Tak, jednorazowo to jest stanowczo za mało, naprawdę. Ale jak się pani czuje? No wie pani, tak... no, jak nowonarodzona. I w ogóle taka jakby lżejsza. Może ta oleista maść, którą ci dał do wypicia, to da siemiec i ci zjada kilogramy właśnie. Jeszcze to na tym badaniu USG, jak byłam, to lekarz powiedział, że mam tylko dwa kamienie, a wcześniej miałam trzy. Jak to trzy? Jak to trzy kamienie? Kamienie kolekcjonujesz? Ja pół roku temu miałam badanie USG i wtedy były trzy kamienie, a teraz nie ma jednego tego najmniejszego. Zniknął najmniejszy kamień, niesamowite. Ta siemiec go zjadł. To pan Igor musiał swoją energią rozbić ten kamień. Musiał rozbić pani kamień. Rozbić, to ja bym chciał ci twarz. Musiał swoją energią rozbić ten... Utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że pan Igor to osoba wyjątkowa. Tak cieszę się, że na niego trafiłam. Wierzę, że tylko on może mi pomóc. Może nie ma sensu, żebym tu dłużej leżała? Trójka jest już do wypisu. Jacia, czy ty widzisz to samo sobie? Gdzie gość zgubił buty? Wiesz co, to pewnie taka nowa moda.
Chcesz powiedzieć, że ja nie nadążam ze współczesnymi trendami? Cejrowski był modny za twoich czasów, ja nie rozumiem, czego ty nie rozumiesz. Nawet ja znam Cejrowskiego. Chociaż nie, jak ja byłem mały, to jeszcze chodził na boso. Teraz już chyba nie chodzi. No ciekawe, do kogo on przyszedł. Ale wiesz co? Nie mam pojęcia, ale wygląda na takiego energicznego człowieka. Nie masz wrażenia, że od niego bije jakaś energia? Weźcie wy się wszyscy pierdolnijcie w łeb! Błagam cię. To jest po prostu dziwak. Nie lubię takich typów. Dobrze, że zaraz mam zmierzyć temperaturę pani Krystynie. To wszystko ją wypytam. Łączę czakramy złotą nić. Czy ja mogę wyjść? Czemu ja w ogóle się zgodziłem wybrać ten odcinek i czemu ja się zgodziłem go komentować? Ja wiedziałem, że on będzie pojebany, ale nie sądziłem, że aż tak. Łączę czakramy złotą nicią. Dobre. Kurwa debilu, przerwałeś na łączenie czakramy złotą nicią. No nic mi się zerwała i chuj z czakramy. Co ty tu robisz? Skąd wiesz, że ja tutaj jestem? Twoja mama mi powiedziała. Ty dzwoniłeś do mojej mamy? A co miałem robić? Nie odbierasz do mnie telefonu? Czemu mi nie powiedziałeś, że znów tu jesteś? A co miałam wysłuchiwać, a nie mówiłem? Wiesz co? Ja nie jestem już dzieckiem. To akurat dość poważne stwierdzenie. Tu bym polemizował, bo przez tego twojego oszołoma znowu tu trafiłaś. Jak to przez... Pan Igor mi pomógł, tylko to wszystko wymaga czasu, wiesz? Gdyby nie on, nie wiadomo w ogóle, co by się ze mną stało. Jakbyś umarła, to niewiele osób by tęskniło, nie? Tak tylko mówię. Poza tym pomaga też innym ludziom. Pomógł pani Krystynie. Jak pomógł pani Krystynie? Miałam 3 kamienie, a teraz mam 2. 3 kamienie?! Ale to wychodzi na to, że on po prostu jeden kamień ci podjebał, nie? No, chamsko ukradł ci kamień. To był twój kamień i on ci go zabrał. Pani Krystyno, pomiar temperatury. Dla mnie to jest zwykły oszust. Jak pan może tak w ogóle mówić? Gdyby pan czuł, jak on dotykał mnie w okolicy woreczka, to co ja czułam wtedy, no to... To jest... To w ogóle pan na pewno tak by nie mówił. Nie gadaj, nie gadaj! Przyszła pielęgniarka! Nie mów! Nie! Leczył telefonicznie? Nie no, skąd on był tutaj osobiście u nas na oddziale? No, mówię panu, to jest prawdziwy uzdrowiciel. Ej, ej, ej. Czy ja dobrze zrozumiałam? My tu mamy jakąś konkurencję na oddziale? Uzdrowiciel na moim oddziale? Taki z niego uzdrowiciel, jak ze mnie baletnica. To dobry uzdrowiciel, bo ty jesteś na pewno dobrą baletnicą. Jesteś taka malutka w końcu. A nie, to baletnice chyba są wysokie, nie? Nie wiem. Już ja sobie z nim porozmawiam, jak go tylko spotkam. Pani Krystyno, czy to właśnie z tym uzdrowicielem widziałam panią na korytarzu? No tak. Powiem to krótko. Powiem krótko. Wypierd... ...nych zabaw w uzdrawianie w tym szpitalu. Rozumiemy się? Normalnie uduszę panią Krystynę gołymi rękami. Wtedy pan Igor już nie pomoże. Czy nie mówiłam jej, że ma zachować dyskrecję i nie mówić nikomu o panu Igorze? A ona papla ile wlezie i nawet się nie zastanawia nad tym, że przez nią może być teraz niezła afera. Po pół godzinie Igor ponownie pojawia się na oddziale. Przepraszam, a gdzie pan zgubił buty? Ja nie noszę butów, to niezdrowe na kręgosłup. Dobrze. Buty są niezdrowe na kręgosłup? Ja tam nie wiem, nie znam się. Ale chodzenie na boso też może nie być najzdrowsze w szpitalu akurat. Ale tutaj bez butów nie wolno. A od kiedy? Od teraz proszę ze mną nie dyskutować. Ale to co mam zrobić? Proszę pana, to jest szpital. Tutaj może pan mieć kontakt z czynnikiem zakaźnym. No ochroniacze proszę założyć. No dobrze, ale ja nie widziałem, żeby ktoś tutaj z odwiedzających nosił ochraniacze. Proszę pana, nie będę się powtarzała. Albo buty, albo ochraniacze. Dobrze, następnym razem przyjdę w butach. Mogę przejść? Chwileczkę, a u kogo pan był? U znajomej. W odwiedziny, no chyba mi wolno. W odwiedziny, tak? Aha, bo ja słyszałam, że pan tutaj przychodzi i uzdrawia naszych pacjentów. Ja? Nic podobnego. W sensie, no ja wiedziałem, że on akurat nie uzdrawia, że to wszystko to jest skam. Ja nikogo nie uzdrawiam. Ja tylko pomagam chorym uruchomić ich własną energię do samooczyszczenia. Proszę pana, jak zwał, tak zwał, a ja sobie nie życzę żadnych czarów na naszym oddziale. Ale to nie są czary. Widać, że mugolica. Proszę pana, no nie będę dyskutowała, no. Jeżeli pana kiedyś złapie na uprawianiu magii w tym szpitalu, to wezwę ochronę. Strasznie pani jakaś spięta. Mam wrażenie, że coś stało się dzisiaj jakiegoś okropnego. Co? Ja nie wiem, o co panu chodzi. Tak, tak. Czuję coś bolesnego, tak? Traumatycznego, jakieś rozstanie, rozwód? Kurwa, może on faktycznie działa? A co pan, jest jasnowidzem? Czasem. Jeśli pani chce, to z chęcią uwolnię panią od negatywnej energii. Ta
Tak, siódmy czakram zdecydowanie. No i co pan za głupoty opowiada w ogóle? Jaki czakram? Proszę pana, proszę pamiętać o moim ostrzeżeniu, dobrze? I o butach. Nie wszyscy lubią stópki. Ja normalnie nie wiem, co pani zrobi, jak już Igor tutaj nie wróci. No przepraszam, no mówiłam, że panią przepraszam, no ja po prostu nie pomyślałam, no. Nie, nie pomyślałam. To trzeba było najpierw pomyśleć, a później kłapać ozorem. Ona wypierdala z tego szpitala, nie będzie w wariatkowie spać. Wypierdalaj. To po co poplała tak? Mówiłam jej, że nie może nikomu tego powiedzieć. Pani Sylwio. Panie Igorze. To może ja przyjdę później. Nie, dlaczego? Najlepiej wcale. Dokładnie, najlepiej wcale. Najlepiej niech ten odcinek się już kurwa skończy, już nie mam siły. Już mój siódmy czakran nie daje rady. Panie Igorze, co się stało? Spotkała mnie przykra sytuacja na korytarzu. Jakaś pielęgniarka naskoczyła na mnie, twierdząc, że uprawiam magię na terenie szpitala. Czy ma pani coś z tym wspólnego? Nie, absolutnie. O, magię! To i tak pana łagodnie potraktowała, bo dla mnie jesteś pan zwykły oszust. Zwykły oszust by naciągał stare babcie na wnuczka albo na coś takiego. On jest dość niezwykłym oszustem. Naprawdę, to jest dość niezwykły oszust. Żeby oszukiwać ludzi w taki sposób, w jaki on oszukuje, to trzeba mieć talent. Panie Igorze, to Krystyna się wygadała. Mówiła mi, żeby nic nie mówiła. Przepraszam. Rozumiem. W takim wypadku już nie mogę pani więcej pomóc. Jak to, nie może mnie pan już leczyć? Możemy panią przefarbować co najwyżej. Aha, to mam się wypisać, tak? Na własne życzenie? Ani się waż. Przez tego oszołoma wądujesz na tamtym świecie. Pani Sylwio, ja tak dłużej nie mogę rozmawiać. Albo ten pan wyjdzie, albo ja. To jest jak te TikToki, że podchodzi dziewczyna do faceta i mówi albo ja, albo konsola. I on wybiera konsolę. Trudno się dziwić. Zostaję, nigdzie nie wychodzę. Jesteś żałosny, wiesz? A ty ruda. To co powiesz o nim? Wyjdźmy, dobrze? Na chwilę. Porozmawiamy na korytarzu? Dobrze. Dziękuję. Tak będzie lepiej. Sylwia! Sylwia! Panie Igorze, proszę, nie przerywajmy terapii. Ja naprawdę nie wierzę, że oni mnie tutaj postawią na nogi. Ale ja tu nie mam warunków do pracy. No, poza tym chemia, którą panią tu szprycują, niweczy cały mój wysiłek. To mam się wypisać na własne żądanie znowu? Nie, nie. Lepiej nie. Powiążą to ze mną i będę miał wtedy problemy. Ojej. No to co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Ty już dobrze wiesz co. Zaczyna się na U, kończy na mrzeć. Jest pani ciężkim przypadkiem. Muszę się skupić wyłącznie na pani. No, nie mogę sobie pozwolić na utratę energii. No. Tak, oczywiście. To zrozumiałe. Tylko mam taką prośbę. Tak. Widzi pani... Potrzebuję zaliczki na poczet naszych wizyt. No, ja niestety też muszę płacić rachunki. Aha, no tak, dobrze. A o jakiej kwocie mówimy? 1500 zł. 1500 zł. Kurwa, to nie jest zaliczka, to wychodzi ponad budżet, który miał być w ogóle za AT. Bo tak, 350 ona za jedną. On powiedział, że będzie 5 spotkań. No dobra, 1750 zł wychodzi. I ty chcesz zaliczkę 1500? To nie jest zaliczka, to jest prawie cała płatność. Trudne okoliczności, w których przyjdzie nam pracować. No, rachunek też musi być trochę większy. Rany, ale ja nie mam tyle. Wszystko, co miałam, to już dzisiaj panu dałam. A kiedy pani może je mieć? Jutro. Porozmawiam z koleżanką i ona wypłaci z bankomatu i mi podrzuci, dobrze? Zadzwoni do Bociana i weźmie kredyt. Siema, fajny dick. Pokaż mi go, to nie jest zapalniczka big. To w takim razie spotkajmy się jutro o 14, dobrze? Dobrze, dziękuję panu bardzo. Naprawdę. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dziwne. Pan Igor nigdy wcześniej nie prosił mnie o zaliczkę. Ale co mam zrobić? Muszę mu ją dać. Ja myślę, że nieprzypadkowo wzięli tutaj rudą aktorkę. Nic nie obrażać Rudy. Powiedziałem po prawie godzinnym obrażaniu Rudy, no ale nieważne. Ale serio, to wszystko z tymi rudymi, haha, hehe, to wszystko to są żarciki. Aczkolwiek są pewne stereotypy i mi się wydaje, że naprawdę nieprzypadkowo akurat w tym odcinku dali rudą osobę. Dzień dobry, pani Sylwio, mam panią zabrać do dermatologa. Dobrze, już idę. O, Agnieszka, wreszcie! Ale idzie pani? Muszę to odebrać, to jest bardzo pilny telefon, dobrze? Proszę. No dobrze, tylko szybko, czekam przy dyżurce, dobrze? Dobrze. Halo, Aga, czemu ty nie odbierasz? Dzwonię do ciebie. Co? Co się stało? Ale czemu? Jezu, Aga, ale to nie jest moja wina. Nie wiem, co się stało, ale wiem, że to twoja wina. Mama Agnieszki na Ojomie? Nie, to musi być przypadek. Pan Igor nie mógł mieć z tym nic wspólnego. Pół godziny później Sylwia wraca od dermatologa. Ale ja nie rozumiem. Co to znaczy?
że mam mastocytozę. Przecież pan Igor mówił, że mam zatrucie toksynami. Dziwne, że pan Igor się mylił. Dziwna sprawa. Mastocytoza to choroba hematologiczna. Jest bardzo uciążliwa. I jeśli dobrze zrozumiałam, polega to na tym, że rozrastają się komórki tuczne skóry oraz narządów wewnętrznych. Nie wiem, po co nam to tłumaczysz. My i tak tego nie zrozumiemy. Jakby ja jestem sobą, a moje widzowie mają 12 lat. Nie będziemy wiedzieć, o co ci chodzi. Co się stało z panią Krystyną? Dzisiaj rano ją zabrali, jak spałam i jeszcze nie wróciła. Pani Krystyna jest na chirurgii. Niestety miała atak woreczka żółciowego. Podobno objawy miała od kilku godzin, a postanowiła je przeczekać, a teraz jej stan jest poważny. Nie wierzę. No tak, tak. Tam cały... Pożal się Boże, uzdrowiciel kazał jej wypić szklankę oliwy. Lekarz twierdzi, że właśnie to spowodowało skurcz pęcherzyka, popchnęło kamień, który zatkał ujście przewodu żółciowego. No i to. Czyli wszystko się zgadza. Kamień zniknął. Nie całkowicie z ciała, tylko z woreczka. Zatkał inny woreczek i chuj wybuchła. Czemu myśmy mu wierzyły w ogóle? No właśnie, obie panie popełniły wielki błąd, wierząc takiemu szarlatanowi. I to w dodatku nie tylko my. Mama mojej koleżanki... jest w ciężkim stanie teraz w szpitalu. Właśnie przez to, że wysłałam go ją do pana Igora. No ale co się stało? Okazało się, że ma wielkiego raka płuc. A pan Igor zapisał jej wcześniej tylko jakieś kropelki i tylko te swoje seanse. A raki lubią kropelki, także on tak mówi, o, będzie co pić, ona będzie co pić. O, już mi siada na psychę, już mi naprawdę, już jest ciężko, ja już to widzę, już jest ciężko. No przecież to się nadaje do kryminału. No to co ja mam teraz zrobić? Zawiadomić policję. Albo nie. Zaraz. Ściągnąć jego do szpitala, a my załatwimy resztę. Co to znaczy, że załatwicie resztę? Przyjdziesz z karabinem, go rozstrzy... Nawet nie wiem, czy mogę to powiedzieć, to jest tak poważna rzecz. No mamy się spotkać dzisiaj, mam mu dać pieniądze. Za co? Ile pieniędzy? 1500 zł zaliczki za całą terapię. Pani Sylwia. Ja przepraszam, że to powiem, ale... Ale jest pani zjebana. Już nawet nie użyję słowa ruda. Chyba sama pani widzi, że się dała pani zarobić totalnie na szaro. No na to wygląda. Dobra. Zrobimy tak, jak powiedziałam. Pani wyśle mu SMS-a, że chce pani mu przekazać tą zaliczkę. On przyjdzie do szpitala, my zawiadomimy policję i złapiemy gagatka na gorącym uczynku. No dobrze, tylko ja nie mam tych pieniędzy. To się coś wymyśli, no. Akurat na oddziale dziecięcym jeden chłopak ma monopoli, wyjmiemy trochę. 2 godziny później na oddziale ponownie zjawia się Igor. Się nie obawiać, to jest rutynowa procedura, no powiem, takich kilka przeprowadzamy w szpitalu. Przepraszam panią na chwilę, dobrze? Panie Mietku? Zaczęło się. Panie Mietku, zaczynamy plan Czarnobyl. Był Czarnobyl, bo był na czarno ubrany, no. I też jest toksycznym facetem. Tu będzie bezpiecznie. Ma pani te pieniądze? Tak, mam, ale... Czemu pan tak dziwnie wygląda? To zupełnie nie w pana stylu. Nie ma pani pojęcia, ilu pacjentów czeka na mnie pod oknem. Ja musiałem się przebrać i wyjść tylnym oknem, żeby tutaj do pani przyjść. O rany. Nie mam za dużo czasu. Tak, tak, oczywiście. Proszę. O, dziękuję. Nie za mało? Tylko tyle miałam. Mam cię, gagatko! O co chodzi? Kim pan jest? Happy end. Zapali złoczyńcę. Tak jest. Brawo! Pan jest zwykłym oszustem. Oszukał pan mnie i mnie podobnych. Jak pan w ogóle mógł to zrobić? Ale to nieprawda. Pani Sylwio, dlaczego pani we mnie zwątpiła? No przecież sama pani mówiła, że po seansach ze mną czuje się pani lepiej. Tak, bo ja chciałam w to wierzyć. Mówił pan, że jestem zatoksyczniona, a okazało się, że mam chorobę nieuleczalną. Tak pani lekarze powiedzieli. Oni oszukują, niech pani ich nie słucha. Doprawda, nie słuchaj lekarzy. Jak masz złamaną nogę, nie idź na pogotowie. Niech ci nie zakładają w gips. Wypij meliskę, przejdzie. Kość się sama zrośnie tak czy siak. Krystyna, u której rozwinęło się ostre zapalenie trzustki, powoli dochodzi do siebie. Dobra, Krysia żyje, go złapali, tamta jest nieuleczalnie chora. Czy tu jest jeszcze coś do mówienia? Chyba nie, koniec.